Dzień dobry Państwu. No, naprawdę duży dzień w życiu Parku Śląskiego. Kąpielisko Fala budzi i budziło bardzo duże emocje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie parku. Miałem to nieszczęście, ponieważ w 2016 roku Fala została definitywnie zamknięta i podjęliśmy wtedy starania o opowiedzeniu tego projektu, tej fali na nowo. Bardzo dużo też kontrowersji wewnątrz jakby tej społeczności parkowej. Są zwolennicy fali w tym miejscu, byli przeciwnicy. Na koniec decyzje podjęte. Mamy tutaj wstępną wizualizację. Wierzymy, że w 2024 fala zacznie tętnić życiem i no, przywróci jej się ten dawny blask tych tysięcy ludzi, którzy w upalne dni, dzień w dzień zaszczycali czy odwiedzali to kąpielisko kultowe jako mały chłopak. Wiedziałem, że coś takiego jest. Nigdy nie byłem, ale zawsze wiedziałem, że jest coś niezwykłego w Parku Śląskim, jakieś ważne miejsce, gdzie trzeba być, no ale za mały byłem, żeby samodzielnie dotrzeć, a później jak byłem dorosły, już jakoś ścieżki szły inną drogą. Bardzo się cieszę, że te środki, które udało się wtedy wygospodarować z funduszy Jessica, zostały też zasilone środkami budżetu województwa śląskiego. Duży projekt, no i czekajmy, tak? Dzisiaj podpisanie umowy, 2 lata miną, rok i pół, tak, półtora roku minie i miejmy nadzieję, że fala znowu będzie cieszyć, bawić i zachwycać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, to nie tylko fundusze Jessica, ale tak jak pan poseł wspomniał, 60 milionów złotych z budżetu województwa. Ja jeszcze podkreślę, że witam Państwa bardzo serdecznie, witam pana posła, witam zarząd województwa, witam radnych, witam władze spółki, że no na Śląsku potrafimy tą sztafetę dobrze prowadzić, bo ten projekt przyjęliśmy w pewnym momencie. Te finansowanie, on był wieloetapowy, nie ma co ukrywać. Oczywiście te dyskusje, o których tutaj mówił pan poseł Saługa, wtedy marszałek, były bardzo skomplikowane i to też wymagało szerokiej dyskusji, żeby zainwestować w pewną ideę, czyli te miejsce, które było niegdyś falą, żeby zostało na swoim historycznym miejscu. Z annałów historii można dodać jeden ważny fakt, że przy projektowaniu parku w latach 50., 60. te miejsce zostało wybrane z tego powodu, że nasłonecznienie w ciągu roku akurat w tym miejscu było w parku największe. Więc stwierdziliśmy, że jednak przekonujmy te czynniki społeczne, że akurat to miejsce powinno być historyczne, a z drugiej strony park się wpisywał w pewną ideę, którą chcemy realizować, którą realizujemy jako miejsca bezemisyjnego, Zieloną Perłę Śląska, o której jeszcze będziemy w tym roku z pewnością tutaj rozmawiać. Nad tym projektem zarząd usilnie pracuje, ale właśnie, żeby do parku dowozić rodziny, dowozić młodzież, dzieciaki, żeby to było miejsce, gdzie ten ruch samochodowy akurat będzie wyłączony, czyli takie miejsce, które będzie przyjazne środowisku, 4 hektary, skomplikowany projekt w mojej ocenie. Z drugiej strony no bardzo się cieszę, że jednak historycznie udaje się go dzisiaj podpisać. Dziękuję sejmikowi za wsparcie finansowe, bo bez tego wsparcia finansowego i zgody sejmiku ponad 60 milionów złotych nie udałoby się tego dopiąć. Oczywiście drugie 60 ponad milionów zapisanych w Jessice, a więc ta dwufunduszowość, to co zostało wynegocjowane w poprzedniej kadencji przez pana marszałka Saługę, powoduje, że my tymi środkami dość dobrze obracaliśmy, ale z drugiej strony no, to co się dzieje na rynku, inflacja, kryzys materiałów, no i te koszty są gigantyczne. To jest jedna z największych praktycznie inwestycji w parku, ponad 130 parę milionów złotych. To powoduje, że no te 4 hektary zyskają na jakości, województwo śląskie zyska na jakości przede wszystkim, a z drugiej strony ta Zielona Perła Śląska pokaże się nowym obliczu, no i kibicuję tutaj parkowi, spółce, władzom parku do tego, żeby w terminie, bez zbędnych problemów, bez historii dodatkowych, ten projekt udało się zamknąć. Myślę, że on będzie cieszył się takim samym powodzeniem, jakim cieszy się Planetarium Śląskie, które prawie ze 150 milionów złotych zmodernizowaliśmy, setki tysiące odwiedzających co roku i myślę, że fala
To będzie podobny charakter. Oczywiście fala będzie działała sezonowo, ale z drugiej strony to będzie bardzo ważne miejsce przyciągające do parku dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Co roku bardzo się cieszę. Myślę, że to jest historyczny moment też dla miasta Chorzowa, a dla radnych, którzy o ten projekt zabiegali, ale on jest mądrze przygotowany, mądrze skonstruowany. No i mamy nadzieję, że może spotkamy się tam za rok, dwa, trzy, no i wspólnie uda się to wszystko otworzyć w terminie, a z pewnością będzie to kąpielisko świeciło jasną gwiazdą na Śląsku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie pana prezesa Pawła Bielęgowskiego, Park Śląski. Szanowni Państwo, Panowie Marszałkowie, dziękujemy bardzo w imieniu Parku Śląskiego. Dziękuję za to wsparcie, bo tutaj dzięki Panu Marszałkowi Sałudze, dzięki Panu Marszałkowi Chełstowskiemu. Mamy możliwość budowania kolejnego obiektu, budowania, przebudowywania fali. Myślę, że to rzeczywiście jest serce, zaraz jesteśmy koło kanału, kolejnym elementem właśnie jest fala i myślę, że wielu użytkowników będzie mogło przez kolejne lata po jej otwarciu cieszyć się pływaniem, spędzaniem czasu w Parku Śląskim, tak samo jak to było z ich rodzicami czy dziadkami, więc ja również bardzo mocno kibicuję tutaj firmie Mostostal, która jest liderem konsorcjum. Mam nadzieję, że rzeczywiście szybko zostanie sprawnie to wykonane i spotkamy się już niedługo na fali. I przede wszystkim zapraszam do Parku Śląskiego. Dziękuję bardzo. Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i pan prezes Marek Morawski, firma Mostostal znana z tego, że dobrze radzi sobie na odcinkach budowy basenów, nie tylko krytych. Witam Państwa serdecznie. Panie prezesie, myślę, że dokonaliście Państwo dobrego wyboru wykonawcy i... To znaczy najlepszą ofertę wybraliście. Natomiast swoją drogą muszę tutaj zapewnić Państwa, że my dochowamy należytej staranności, żeby to wykonać w terminie dobrze i żeby te pieniądze, o które tak ciężko tutaj wszyscy panowie za mną walczyli i dokonali tego dzieła, że jest za co to budować, zostały dobrze spożytkowane i żeby ten obiekt, który jest pewną taką perełką historycznie też w parku, odzyskał swój blask i cieszył się wieloletnią jeszcze tutaj powodzeniem wśród mieszkańców. Nasza firma jest związana z regionem od wielu, wielu lat. Wykonała na terenie Śląska wiele obiektów, nie tylko w Gliwicach, nie tylko w zasadzie na całym terenie całego Śląska, bo jesteśmy od 1946 roku, od 20 ponad lat jesteśmy w grupie kapitałowej Mostostalu Zabrze, także posiadamy odpowiednie kompetencje, możliwości, środki po to, żeby to wraz z naszymi sprawdzonymi partnerami w konsorcjum z firmą Transcom i Maximus wykonać to dobrze i żeby wszyscy byli zadowoleni, także na pewno wykonamy to w terminie i będzie dobrze. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Zapraszam do podpisania umów w obecności władz województwa, byłych obecnych. Umowy podpiszą prezes Parku Śląskiego, pan Paweł Bielęgowski oraz pan Marek Morawski, prezes zarządu Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. To lider konsorcjum, w skład którego wchodzą także przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, usługowo-handlowe Transcom Katowice i przedsiębiorstwo Maxibus ZBH MUC z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Dziękuję bardzo. Okazja do pamiątkowego zdjęcia. Już za moment uczestnicy konferencji są do dyspozycji dziennikarzy do wszystkich pytań indywidualnych. Pamiątkowe zdjęcie wspólne na ściance. Kąpielisko Fala to dwa etapy. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, etap pierwszy i wykonanie robót, w szczególności wykonanie robót budowlanych, nasadzenia, roboty elektryczne, wykonanie robót instalacyjnych i wszelkie prace informacyjne.
134 miliony złotych wartość inwestycji, 60 milionów złotych to finansowanie z budżetu województwa śląskiego. Dziękuję bardzo. W razie potrzeby uczestnicy konferencji są do Państwa dyspozycji. Dziękuję.